pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. To słowa z Księgi Izajasza na dzisiejszy dzień. Przyjdź, królestwo Twoje. To słowa z Ewangelii Łukasza. Słowo naród, tak bardzo mocno odmieniane w Rzeczypospolitej, stało się dla nas słowem, które tak bardzo mocno słysząc, często nie zastanawiamy się nad tym, czym jest naród. A przecież my, jako chrześcijanie, jesteśmy ponad narody tego świata. Mamy być światłością, która idzie ku Królestwu Bożemu. Mamy czuć, że mamy ojczyznę ponad tym, co ziemskie, i o nią każdego dnia mamy prosić i wołać. Kiedy wypowiadamy słowa przyjdź królestwo Twoje, to właśnie mówimy o tej ojczyźnie, w której zasiądziemy bez względu na to, z jakiego narodu pochodzimy, jaki kolor skóry mamy. Bo Pan buduje królestwo dla nas ludzi, bez względu na to, kim jesteśmy. A my pielgrzymujmy w tym świecie do tego królestwa. Módlmy się. Panie nasz i Boże, oto każdego dnia jesteśmy pielgrzymami na tym świecie. Oto każdego dnia idziemy ku Królestwu Bożemu. Jesteś naszym Panem i Zbawicielem, Jezu. Oto jako chrześcijanie jesteśmy ponad narody tego świata. Jesteśmy Twoją własnością przez wiarę. Ten wielki dar, który nam dałeś. Prosimy Cię o każdego człowieka tu na tym świecie, aby odnalazł całą prawdę, że jest tylko jedno królestwo, do którego mamy dążyć. I jest to Królestwo Boże. Prosimy Cię o to, abyś każdego dnia dodawał nam sił, abyśmy trwając w wierze potrafili iść po śladach, które zostawił nam nasz Pan Jezus Chrystus. A te ślady są nie na śniegu bądź piasku, ale w twarzy drugiego człowieka, w którym odnajdujemy siostrę i brata. Odnajdujemy ludzi wiary, z którymi razem możemy pielgrzymować ku najpiękniejszemu z królestw. Królestwu, które dla nas stworzył nasz Pan Jezus Chrystus. Dziękując Ci za każdy dzień, prosimy Cię o błogosławieństwo na tą sobotę i o to, abyś czuwał, strzegł i nas prowadził. Amen.